nas do Parchacza, gdzie właśnie był ten, ta stacja głównie. I tam nas wyładowali, nas i jeszcze kilka takich osad w takim dużym jakimś holu. I tam żeśmy czekali na przyjazd pociągu. I ten pociąg jak przyjechał, to wszyscy byli oszołomieni, bo to był tylko taki towarowy, bez niczego w środku, tylko takich coś półki, coś trzy czy coś po każdej stronie. I to, według opowiadania to było 40 rodziny się mieściły do tego. Ja sobie nie wyobrażam, jak to mogło się stać, ale tak było. I no więc to zdaje mi się, wszyscy znają te całe higienę tego, jak to wygląda i tak dalej, ale było smutno. I jeszcze, bo na tej samej kolonii, ponieważ babcia już tam miała domek, moi drudzy dziadkowie mieszkali w Bochni i znaczy też mieli tam jakiś mająteczek tego, zdecydowali, że będą mieli więcej ziemi, jak przyjadą tutaj na wschód. Więc sprzedali wszystko i przenieśli się do Gruszowa, bo to naturalnie rodzina. No i też ich wywieźli od tego samego dnia, tylko że ponieważ to wszystko się w innych domach mieszkało, ich do jakiegoś innego wagonu wsadzili i w jakimś momencie tej podróży naszej półtora miesięcznej, co jest w ogóle nie do uwierzenia, odczepili ich wagon i posłali ich do Archangelska. Znaczy, sam raz ten wagon pojechał do Archangelska, a myśmy pojechali do Świerdłowska i stamtąd żeśmy pojechali do Sośwy. To jest rzeka również. I wzdłuż z tego stacji tej Sośwa wysadzili nas na jakieś takie sledges or whatever, załadowali nas i wzdłuż tej rzeki Sośwy dojechaliśmy do miejsca, które się nazywa Czary. I właśnie tam nas wyładowano przed takim jakimś to była jakaś taka wieś, powiedzmy, biedna i nas wyładowano tam, gdzie już były porozwalane takie domy i tego nam się udało, bo mówił tatuś, że dostaliśmy taki baking oven, to jest do pieczenia chleba. I to nas uratowało, bo tam strasznie było obvious, to była zima. I już jak myśmy przyjechali, to już był marzec. Ale też było zimno. I rzeczywiście ich przyjęto, a nas zostawiono samych tam w tej okolicy, same kobiety i dzieci. I nie było nic właściwie, jak się utrzymać. Czyli mamusia i ciocia poszły gdzieś na pola bawełny i tam bardzo ciężko pracowały. Druga ciocia, Leszka mama, dostała się gdzieś do szpitala. I też to pracowała. I tam wszyscy, jak jedna osoba, to znaczy ciocia, babcia, mamusia, Leszek, ja, dostaliśmy tyfusu. Tylko tak każdy, powiedzmy, po kolei. No i mamusia w końcu, mamusia pierwsza dostała, więc była, wykrapkała się z tego jak najszybciej. I jak żeśmy leżeli w szpitalu, to mamusia zdecydowała pracować w szpitalu, przyjęli ją pod warunkiem, że w nocy będzie wynosiła trupki z tego łód, wszystkiego, a więc mogła nas wodą trochę tego i tego. Prawie przeżyliśmy to wszystko. I jak żeśmy w końcu Tylko twój młodszy brat już umarł. Mój brat umarł właśnie jeszcze na Czarach, bo ja miałam młodszego brata, który miał 8 miesięcy, jak żeśmy wyjeżdżali. I przez całą tą drogę tymi saniami, tam jak jechaliśmy do Czarów, dostał jakieś zapalenia płuc i wykończył się bardzo prześlicznie. Cały kraj był po francuski, znaczy tam gdzie myśmy byli, to była część chrześcijańska w Ażaltunie.
I tam były siostry Czarytki i chyba z 10 kościołów w ogóle, po wszystkich górkach były kościoły, było coś pięknego. Bo... Różyste talent. Tak. I myśmy mieszkali w... To było takie znowu osiedle, ale mieszkaliśmy w porządnych domach, bo to było... I teraz jest nawet a winter resort taki, który właśnie tam można stamtąd... Także tam była nawet zima porządna, z tym, ze śniegiem trochę. A jak wyglądał ten dom, w którym mieszkaliście? Była willa, która była zbudowana na kilku takich jak gdyby terasach w górę i dom, i schody prowadziły z głównej drogi. I tam było ile, ja już nie pamiętam, ale tam było chyba z 7 czy 8 rodzin w tej willi. Każdy miał tylko jeden pokój. I jak mówię rodzin, to są tylko same panie, bo naturalnie mężczyźni wszyscy byli w wojsku, tam na Monte Cassino walczyli i tego. A panie i dzieci właśnie były w tym, w tej willi. To było takich naturalnie kilka rozrzuconych, ja nie wiem, tam chyba ze 400 osób było nas jak nie więcej w tym dywanie. No i szkoła była świetnie zorganizowana szkoła. Pierwsza taka dobrze zorganizowana szkoła, do której chodziłam, to było tam. I zaczęli nas uczyć, pamiętam już po angielsku, książeczki przyszły angielskie. I w ogóle była zorganizowana religia, głównie przez religię i przez szkołę to wszystko. Myśmy się ze statusem na razie przez jakiś rok chyba tam byliśmy jeszcze w obozie, a on już potem był zdemobilizowany i musiał szukać pracy. W Walii pojechał agricultural, tak jak niby był rolnikiem, ale kompletnie mu to nie odpowiadało, bo bylibyśmy izolowani kompletnie od całej społeczności. I nadarzyło się miejsce w Londynie, hospicjum świętego Stanisława, 21 Earlscourt Square, która była studencka, nie, to było Veritas właściwie prowadziło, tak? To pan o tym wie, dla studentów. No i tam właśnie, ponieważ już miał taki rozmach kuchenny, właśnie tam gotował dla tych studentów. I w międzyczasie, jeszcze tam w obozie jak byliśmy, to poszłam do szkoły tej koło obozu angielskiej i kompletnie byłam zaszokowana, bo to było, niby to była co-ed, znaczy męska mieszana. I żeńska, mieszana, ale jak się wychodziło, to było kompletnie mur między dziewczynkami a chłopcami i w ogóle cała szkoła była takim, otoczona takim murem, jak zupełnie jak więzienie. No to było standardowe. Wszyscy chłopcy musieli w zimie nosić krótkie spodnie i takie tylko kolanówki, jak gdyby. No i też nie, po prostu to był kompletny szok. Nic nie rozumiałam po angielsku. Dzięki Bogu gdzieś w październiku czy w listopadzie otworzyła się szkoła sióstr nazaretanek w Pittsford koło Northampton. Słyszał pan o tym? Piękna szkoła, bardzo dobre miejsce. I rodzice posłali mnie tam do tej szkoły. I tam spędził następnych ile lat? 37, 54, 7 lat. A za chwilę spytam o nazaretanki, a jeszcze jakbyśmy na chwilę tego życia w obozie mogli wrócić. Tak. O rok, tak? Tak, jakiś rok chyba byliśmy, nie byłem tylko, ale powiedzmy jakiś rok. Jak to wyglądało? Co to było, te beczki śmiechu? To było, nie, nasz tatuś miał właśnie, tam były beczki śmiechu, ale to był taki... Takie baraczki były. Takie baraczki właśnie, które można sobie było zupełnie dogodnie tak urządzić i było zupełnie, to były wspólne łaźnie, kuchnia była naturalnie wspólna, naturalnie panie sobie gotowały co chciały jeszcze ekstra, ale to była nasza, należeliśmy do tej żołnierskiej kuchni, prawda? I tam też się od razu, naturalnie tak jak w każdym obozie, wszędzie gdzie Polacy byli, to od razu
była jakaś szkółka, czy sobotnia, czy jakieś panie chodziły na jakieś arts and crafts, wyszywały poduszki, tam robiły coś, żeby zawsze coś było, były zajęte i zawsze były wszędzie akademie. To jest niemożliwe, żeby jakaś instytucja, tak, o, jak pan się pyta o historię, to jest właściwie jak się historię uczyło. No i ponieważ ja przesiedziałam przez cały czas w Pittsford, tam miałam świetne historyczne edukacje polskie. Pan profesor Kościołkowski, który był znanym. Ciekawość w Wilnie. Właśnie, bo uczył historii moją żonę, profesor Kościołkowski w Pittsford, a uczył moją mamę na Uniwersytecie w Wilnie. Tak, ale to było, no wiesz, to tam ludzie poświęcali dla tych młodych Polek i Polaków wszystko, co mieli. Oni byli tacy biedni tam u tych sióstr, mieli mieszkanie, mieli jedzenie, ale na pewno nie opływali w żadne jakieś salaries, whatever. Przecudny człowiek był. I ksiądz Dallinger był, który przyjechał z Indii. On też był takim bardzo świątobliwy człowiek, naprawdę. Głównie był właśnie tam księdzem w tym. Te siostry same przyjechały przez Rosję tak jak my i tylko były wrzucone do Afryki.